Cześć, witam wszystkich, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft Survival, czyli naszej przygodowo-budowlanej, survivalowej serii w Minecrafcie, dosyć luźnej, w której pokazuję różne rzeczy i też doradzam w wielu różnych tematach. I dzisiaj takim tematem będą owce, krowy, zbudujemy dla nich zagrodę oraz zajmiemy się farmą trzciny cukrowej. Także kilka małych tematów, bo i pobudujemy sobie zagrodę w tym miejscu, taką jak jest tam dla owiec, którą zaraz Wam pokażę. Zbudujemy sobie farmę trzciny po drugiej stronie tej naszej farmy. No i pokażę, jak rozmnażać zwierzęta, jak je tutaj zamknąć w zagrodzie, co można z nimi zrobić i do czego nam się przydadzą owce oraz krowy. Ale w międzyczasie zobaczcie, że troszkę tutaj rozbudowałem naszą bazę, zrobiłem większą ścieżkę, wyznaczyłem miejsca na zagrody. Zbudowałem tutaj taki mały staw, żeby też urozmaicić jakoś naszą okolicę i tutaj będzie droga tej części takiej rolnej, wiejskiej nazwijmy to, a tutaj zrobimy jakąś bramę, być może mur i tam naszą miejską część, czyli budynki, domki, góry, gdzieś tutaj sobie zbudujemy odpowiednie rzeczy, będzie tam bardzo fajne, już takie bardziej rozwinięta, że tak powiem, miejska część naszej osady. Mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało, ale póki co zajmujemy się jeszcze tą częścią, no bo chcemy tutaj podstawowe surowce do gry oczywiście mieć. Jak widzicie, ten staw mały ma tutaj też bambusy dookoła, zablokujemy je nicią, jak już będziemy je mieli, ale póki co sobie rosną i mam przy okazji farmę bambusów, a tutaj już zbudowałem też takie przejście, zobaczcie, mamy wełnę, bo do tego nam się owce przydadzą i tu zbudowałem taką zagrodę dla owiec. I już kilka owiec mam, a teraz tam będziemy budować zagrodę dla krów i dopiero wtedy opowiem Wam o tym, co się tutaj z tymi zwierzątkami dzieje i pokażę oczywiście, jak taką zagrodę zbudować w tym drugim miejscu. Natomiast zanim do tego dojdzie, musimy pójść po trzcinę, żeby ona już sobie rosła, bo w tym czasie, gdy my będziemy budować, to już będziemy mogli trzcinę sobie zbierać i też wtedy powiem, do czego ona jest przydatna. Na pewno będziemy potrzebowali troszkę drewna, bo zrobimy sobie łódkę. Oczywiście nie będziemy marnować tutaj świerkowego drewna, tylko zrobimy sobie akurat brzozową łódkę, bo tego mamy pod dostatkiem i popłyniemy sobie po trzcinę, bo gdzieś wypatrzyłem, gdzie ją możemy zebrać. Tutaj zobaczcie, też dodałem kawałek drogi i tu przygotowałem miejsce pod farmę trzciny. Niedużą farmę trzciny, ale myślę, że na początek wystarczającą. Ale do tego tematu oczywiście jeszcze wrócimy. Tylko pokażę Wam, udało mi się wypatrzeć, bo tutaj chodziłem trochę po brzegach i trzciny nie mogłem znaleźć, bo trzcinę generalnie znajdziecie zawsze nad wodą. Albo na plaży, albo gdzieś nad rzeką i w takich miejscach, bo trzcina musi rosnąć nad wodą i jest też nam bardzo potrzebna. Tam mamy trzcinę i tam mamy trzcinę, więc sobie po nią popłyniemy. Jak też widzieliście, zrobiłem pierwszą łódkę na tym świecie i możemy normalnie do niej wsiąść i wtedy szybko przez wodę podróżować. Tutaj widzę wodorosty, więc coś tam pewnie magma jest, coś tam na dole się wydarzyło, ale my lecimy po trzcinę. Trzcina jest nam bardzo potrzebna po to, żeby robić papier. Papier przyda nam się do książek, książki do zaklinania, czyli zaklęć, które ulepszą nasze przedmioty, bronie, narzędzia, zbroje, więc bardzo, bardzo istotna rzecz i my sobie całość tutaj zerwiemy. Jak widzicie, odblokowano receptury, jeszcze trzciny nie udało mi się na tym świecie znaleźć. To jest pierwsza trzcina, którą zdobyliśmy. I trzeba jej właśnie zawsze szukać nad wodą i ona może rosnąć tylko i wyłącznie nad wodą. Na wysokość 3 kratek maksymalnie trzcina nam rośnie. I jeszcze zobaczymy za rogiem, czy gdzieś tutaj nie ma jej troszkę więcej. Tam jest tylko piasek. Tutaj też jej nie ma, żeby po prostu farma szybciej nam się rozrosła. Przydałoby się tej trzciny jak najwięcej, ale też nie będziemy tracić czasu na jej szukanie specjalne. Zobaczcie, to jest nasz klif. Tam widać naszą farmę w oddali. Tu będziemy budować na tym klifie wysoko, pewno coś fajnego. Tam tymczasowa jest ta nasza baza i tam zrobimy sobie pewnie jakąś wieżę. A tutaj mamy farmy i tu będzie też na pewno w tym takim zagłębieniu coś fajnego wybudowane. Jakiś port, miejsce, gdzie możemy schodzić do wody i też zrobić jakieś kolejne przydatne rzeczy. Dobra, i jesteśmy już z powrotem w naszej bazie. W miejscu, które tutaj wyznaczyłem na farmę trzciny, zrobiłem po prostu taki mały skalniak, małą skarpę, żeby to było troszeczkę niżej, żeby nie wszystko było tak monotonne w jednym miejscu. No i tu przygotowałem już miejsce na farmę. Tak jak mówiłem, trzcina musi rosnąć nad wodą. Teraz klikam prawym przyciskiem myszy, żeby zasadzić trzcinę i to nie może mieć miejsca, bo nie ma tutaj wody, więc musi znaleźć się tutaj woda i wtedy trzcinę możemy zasadzić. Zobaczcie, może być trzcina obok źródła wody, a może być w ogóle obok takiej płynącej wody, tak jak widzieliście, więc aż dotąd możemy trzcinę posadzić. Ja natomiast bardzo lubię robić tą farmę, żeby były wszystkie źródła wody, tak żeby to troszkę lepiej wyglądało. Można zostawić to w ten sposób, ale ja wolę jednak, że ta woda wygląda sporo ładniej. Możemy ją ustawiać co drugą kratkę, bo wtedy na środku robi się nam źródło wody, tak jak pamiętacie z poprzednich odcinków. I w ten sposób mamy ładnie wodę zrobioną i jeszcze nam zaczął padać deszcz, więc nieładnie pod odcinek, no ale co zrobić. Natomiast ja jeszcze, o patrzcie, nie założyłem po rozpoczęciu odcinka sprzętu. Ja jeszcze chciałbym zrobić tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, nowa wersja, z tego co wiem, pozwala wstawiać liście w wodę. Więc jak tutaj będziemy sobie chodzić i zbierać trzcinę, no to byśmy wpadali do tej wody. Więc my sobie postawimy tutaj liście, będzie zielono, będzie pasowało do farmy. I dzięki temu mamy źródło wody i możemy chodzić sobie bez wpadania do wody, no co jest niezwykle przydatne. Zrobimy sobie tylko jeszcze tak. O, i tu nie mamy teraz źródła wody, zobaczcie, przynajmniej czegoś nowego razem się dowiadujemy o Minecrafcie. Teraz jak usuniemy te liście, no to te źródła są, więc zrobimy sobie jeszcze najpierw źródło i teraz dopiero wstawimy te liście, żeby tą wodę tutaj oczywiście powielić. To jedna z rzeczy, którą chcę zrobić. Druga rzecz, którą chcę zrobić, to myślałem, że zrobimy sobie tutaj w sumie wodospad, żeby to ładniej wyglądało i być może właśnie, może tak sobie zrobimy, że tu jest woda, tu sobie zostawimy, tu wykupiemy sobie w ten sposób, zrobimy, więc będzie trzeba, tak zrobimy i tutaj damy ten kamień i tam będzie trzeba też wstawić kamień z tyłu, więc czekajcie, musimy szybko zdobyć sobie jeden bruk chociażby, żeby to zrobić. Ok, niech będzie tutaj. Mamy szybciutko. Na wszelki wypadek jeszcze ze dwa weźmiemy. Ok, żeby tutaj nie biegać. I zrobimy sobie jak gdyby taki mały wodospad, że ta woda wypływa nam z tych, nazwijmy to, skalnych zakamarków, nie? Weźmiemy sobie ze źródła tutaj wodę i wstawimy tu. I ona wtedy wypływa tutaj. Może byśmy to zrobili jeszcze mocniej do tyłu, aczkolwiek nie wygląda to źle, ale chyba jeszcze mocniej do tyłu bym to przesunął, czyli to usuniemy i to usuniemy. Weźmiemy tą wodę na chwilkę, zabierzemy stąd, ok, i zrobimy tutaj aż z tyłu w ten sposób, ok. I wtedy możemy, o właśnie, zrobić tu i tutaj też skalne, tak jakby to wypływało ze skał. Ok. No i tutaj wodę, o, i wpada nam tutaj taki mały wodospad i wygląda to całkiem fajnie. Jeszcze zobaczymy, co się wydarzy, jeśli tutaj wstawimy liście. Ok. I dla mnie, myślę, wygląda to super i zrobimy sobie tutaj wszystko w ten sam sposób. Tu dodamy oczywiście źródła wody. Zrobimy sobie te mini wodospady, no i czekamy, aż trzcina urośnie, rośnie na wysokość 3 kratek, więc dotąd, i oczywiście poszerzymy sobie tą naszą farmę o kolejne bloki, o kolejne trzciny po prostu, żeby szybciej nam rosła. Dobra, no i nasza farma podstawowa trzciny wygląda tak. Na razie bardzo skromnie, no bo jeszcze nie ma w niej za dużo trzciny, ale mamy 3 małe wodospady, źródła wody i trzcinę będziemy mogli posadzić i przy tym źródle wody, i przy tym źródle wody, więc tutaj z dwóch stron mamy takie podwójne kratki, no i mamy w tym takim zagłębieniu. A teraz możemy zająć się tematem zagrody i tematem zwierząt. Zwierząt, konkretnie owce i krowy. Najpierw zbudujemy sobie szybciutko zagrodę, która będzie wyglądała identycznie jak ta, więc jeśli Wam się podoba, to wystarczy po prostu odwzorować krok po kroku to, co ja będę robił, a jest to naprawdę, naprawdę bardzo prosta zagroda, bo wykorzystałem tutaj ceglane murki w ten sposób. Tutaj zrobimy podwójną bramkę, żeby zwierzęta oczywiście weszły i co drugą kratkę mam świerkowy pień, ale cegły tutaj wybudowane, ceglany murek. I żeby zwierzęta nam stąd nie uciekały, oczywiście zrobimy sobie to w troszkę ciekawszy sposób. Tutaj dodamy wyższy, bo tu będzie brama wejściowa, natomiast tutaj na każdym ceglanym murku położymy sobie zapadnie. Co to nam powoduje? To nam powoduje to, że ja mogę podejść do takiego ogrodzenia, wskoczyć na to i dostać się do tej zagrody bez problemu i tak samo z niej wyjść, natomiast zwierzęta nie mogą, bo zwierzęta mogą wejść tylko na wysokość jednej kratki, a tu już jest zapadnia, która jak gdyby dodaje nam drugą kratkę, a tak właściwie chociażby ten mały kawałeczek, ja mogę na to wskoczyć, ale zwierzęta nie mogą po tym przejść, więc my sobie tutaj spokojnie możemy dzięki temu wchodzić i wychodzić do tej zagrody. Tu mamy zapadnie, natomiast tu dodajemy sobie półbloki, żeby to było troszkę bardziej urozmaicone i żeby jednocześnie też zwierzęta nie mogły wychodzić. Więc jak widzicie, bardzo proste ogrodzenie. Natomiast tu oczywiście trzeba zrobić wejście, które póki co zostawimy otwarte, żeby tutaj krówki nam weszły. I z tej strony też damy sobie, jak widzieliście tutaj, płyty, półbloki, ale wejście zrobimy troszkę inaczej, bo zrobimy z ogrodzenia i też będą nam potrzebne klapy, czyli w ten sposób sobie zrobimy płotek, żeby ta brama wyglądała troszkę okazalej i dodamy sobie tutaj po prostu klapy. W ten sposób trzeba sobie troszkę podskoczyć i nałożyć je na górę. Natomiast tutaj trzeba będzie wybudować po prostu bloki tymczasowe, żeby tą klapę móc zbudować. I zrobimy sobie to w ten sposób. Tak, mamy tutaj bloki, ustawiamy sobie klapę raz, dwa i wtedy te bloki możemy usunąć. Czyli jeśli chodzi o zewnętrzną część zagrody, to cała filozofia. Jak widzicie, bardzo, bardzo prosta rzecz. Ogrodzenie i wyższe, i niższe, i mamy też bramę wejściową, więc wygląda to w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o środek, no to tutaj, tak jak widzicie, wykorzystamy sobie siano, wykorzystamy sobie błoto, wykorzystamy troszkę twardej ziemi, też nam się przyda i jeszcze będą nam potrzebne zapadnie na takie źródło wody, powiedzmy, że prowizoryczne, taki wodopój dla zwierząt. Zrobimy sobie coś takiego. Oczywiście to jest kompletnie niepotrzebne. To jest po prostu tylko i wyłącznie moje, że tak powiem, takie upiększanie tej zagrody, tak żeby ona wyglądała chociaż trochę realnie, nie? Chociaż troszkę realnie. I tu robimy sobie takie legowisko, nazwijmy to, dla zwierząt, gdzie będą mogły sobie spokojnie spocząć, chociaż chyba odwrócimy to w drugą stronę, o tak zrobimy, tak jak w tamtej zagrodzie. Tu robiłem właśnie wodopój, nazwijmy to, także zrobimy tak samo potrójny, żeby mogło to być źródło wody i tutaj klapy nam zapewnią to, że woda się nie wyleje. W ten sposób mamy całe szczęście już tutaj też obok jeziorko, więc możemy sobie spokojnie wody nabrać i tutaj robimy drugie i na środku mamy kolejne źródło wody, z którego możemy korzystać. Natomiast wziąłem też tutaj oczywiście błoto, bo no w końcu to zagroda dla zwierząt, więc możemy w końcu sobie ze zwykłego bloku błota skorzystać jako po prostu część zagrody. I o ile u owiec starałem się tego błota nie za dużo i twardej ziemi nie za dużo stosować, bo owce, żeby im wełna odrastała, potrzebują jeść bloki trawy, więc one sobie tutaj się zajadają tą trawą, no to o tyle krówki już tego nie potrzebują, więc możemy wykorzystać tego troszkę więcej, tego błotka czy twardej ziemi zrobić sobie więcej, tak żeby ta farma jeszcze lepiej wyglądała. I tak też zrobimy tutaj sobie właśnie dekorując tą okolicę. No i wtedy będę mógł przejść do tematu zwierząt, samych krów i samych owiec, czyli po co nam one, co nam mogą dać, bo dać nam mogą bardzo, bardzo dużo, uwierzcie. No i jak je rozmnażać, jak je hodować, co to z tym wszystkim się wiąże. Ok, i zobaczcie, mamy legowisko, mamy źródło wody, mamy troszkę tutaj, tak jak widać, różnych urozmaiconych bloków. Jeszcze błoto sobie dodamy tutaj, żeby ta zagroda ładnie wyglądała, ale powtarzam, to wszystko jest zupełnie opcjonalne. To wszystko jest zupełnie opcjonalne, można po prostu zrobić płotki i tyle. I najzwyczajniej w świecie tyle. Jeszcze bym chciał sobie postawić tutaj gdzieś beczkę. Tutaj mam beczkę, gdzie zbieram bambusy. Tutaj chyba postawię beczkę gdzieś, o tutaj myślę. Ok, i tu będziemy sobie na razie póki co zostawiać rzeczy związane z krowami. No dobra, no i co się dalej z tym wiąże? Skoro mamy już zagrodę, no to trzeba ją wypełnić zwierzętami. No i owce już mamy, są w jednej zagrodzie, więc potrzebujemy teraz krówki. Zarówno owce, jak i krówki reagują na siano, na pszenicę, idą za nami. Natomiast kurczaki, gdyby ktoś chciał z Was mieć kurczaki, reagują na nasionka. Idą za nami, jeśli mamy nasiona w ręku, wtedy idą za nami i za pomocą nasionek też się rozmnażają. I też wypuszczają jajka, zobaczcie, które gdy rzucimy, to jest szansa, że wykluje się mały kurczaczek. 1 na 16 bodajże, więc nie jest to zbyt duża szansa, ale możemy w ten sposób rozmnażać kurczaki. Natomiast dzisiaj kurczaków nie robimy. Dziś mamy owce i dziś mamy krowy. Krowy całe szczęście były gdzieś tutaj blisko. Potrzebujemy 2 krów przynajmniej, jedną już mamy. I druga też jest bardzo blisko, całe szczęście. Je akurat widziałem, gdy przechodziliśmy tutaj w pierwszych odcinkach, że gdzieś tutaj się pałętają. Owce zrobiłem między odcinkami, no bo były bardzo, bardzo daleko i trwało to długo, bo po prostu musiałem pobiec tam daleko na polankę, mieć pszenicę w ręku, no i one tak za mną szły. One tak za mną szły, podążały długą trasę, ale tu jeszcze dojrzałem 3. krowę, którą też sobie weźmiemy, 3. i 4. To od razu będziemy mieli więcej krówek do rozmnażania i wtedy je sobie wszystkie zagarniemy do naszej zagrody, tylko nie uciekajcie krówki, trzeba właśnie uważać, widzicie, żeby one za daleko Wam nie odeszły, gdy trzymacie tą pszenicę, no bo wtedy tracą zainteresowanie, nie podążają za Wami, ale jeśli macie pszenicę w ręku, to one w ten sposób będą za Wami szły. One będą szły, my sobie o tak pójdziemy chwilę na takiej kamerze, ja trzymam pszenicę, a one idą za mną, Przy okazji, jak te krówki sobie tutaj wabimy, chciałbym Wam przypomnieć, że można wspierać mój kanał i każdy wspierający, który dokona wsparcia dla mnie, dla mojego kanału, może trafić na ten mój świat i może też go ściągnąć. Oczywiście od odpowiedniego poziomu, bo pierwsze poziomy nie gwarantują wszystkich bonusów, ale możecie być częścią mojego świata. Wracając natomiast do tematu. Wprowadziliśmy krówki do zagrody, zamknęliśmy bramkę, żeby nigdzie nam nie uciekły i są już tutaj na miejscu. I teraz krowy. Sprowadzamy je tutaj za pomocą pszenicy. Rozmnażamy je za pomocą pszenicy. Karmimy 2 dorosłe krowy i papuszki i nietoperki. Postęp dokonany, czyli rozmnożyliśmy zwierzęta. I zobaczcie, pojawiły się małe krowy. One dorosną i w ten sposób mamy kolejne zwierzęta w naszej zagrodzie i będzie ich coraz więcej. Po co nam krowy? Tutaj oczywiście pokażę na przykładzie jednej krowy. Osoby wrażliwe mogą teraz na chwilę się obrócić, tylko ja chcę uniknąć zaatakowania malutkiej krówki. Chcemy tylko dużą. Po to mamy krowy, żeby po pierwsze mieć bardzo dobre mięso i też żebyśmy mieli skóry, czyli te dwie rzeczy, które tutaj leżą, tak jak widzicie. Skóry potrzebne także do książek, do właśnie enchantingu, tak jak trzcina i surowa wołowina, którą upieczemy i będzie bardzo dobrym źródłem jedzenia. No i po to mamy krowy. Zobaczcie, że teraz nie mogę ich nakarmić, bo dopiero co nakarmiłem i pojawiły się małe krowy. Możemy nakarmić małe krowy, co po prostu troszeczkę przyspieszy ich dorastanie. Jeśli je nakarmimy, no to szybciej będą duże. Więc krowy potrzebne są właśnie po to. Ze skóry można zrobić też skórzane buty, żeby nie zapadać się w sypkim śniegu, ale o tym nie dzisiaj, to tak tylko przy okazji. Najważniejsze to to, że chcemy już pracować nad książkami, nad enchantingiem, bo mam 18 poziom, widzicie tutaj jest 18 poziom, przy 30 możemy robić najlepsze zaklęcia, no i do tego chcemy dążyć. Natomiast owce, tak jak mówiłem, z nimi sprawa wygląda troszeczkę inaczej, chociaż też zobaczcie, idą za pszenicą, czyli jeśli mamy pszenicę w ręku, to podążają za nami. Jeśli nakarmimy dwie dorosłe owce, to również wyskoczy mała owca. W ten sposób to wygląda. I również one, jeśli zabijemy jakąś owcę, jeśli pokonamy jakąś dorosłą owcę, to wtedy wypada nam jedna wełna i również mięso. Natomiast dużo lepiej jest owce po prostu strzyc nożyczkami i wtedy wypada 2-3 bloki wełny i tej wełny mamy dużo więcej. Owca je trawę i wtedy wełna odrasta. To, co przed chwilą widzieliście. Jest z tym jeszcze bardzo fajny myk, bo można owce farbować i mieć naprawdę różnokolorową wełnę. Weźmy sobie na przykład mak. Zróbmy sobie z maku czerwony barwnik. Mamy czerwony barwnik i możemy wtedy taką owcę pofarbować. Nie będę wychodził furtką, żeby nic nam tutaj nie uciekło. I hop, mamy czerwoną owcę. Gdy ją ogolimy, mamy wtedy czerwoną wełnę i ona, mimo że teraz wygląda jak biała owca, to jak naje się trawy, to ta wełna odrośnie również w kolorze czerwonym, więc widzicie, że można naprawdę fajne rzeczy zdobyć. Więc owce to pod kątem wełny, która nam się przyda do robienia dywaników, łóżek, różnych rzeczy, czy nawet kolorowe bloki do budowania, bo wełny można robić bardzo dużo różnych kolorów. Natomiast skóra nam się przyda do enchantingu, tak samo jak trzcina. I przy okazji zobaczymy sobie, jak ta trzcina nam rośnie, czy już troszkę się ta nasza farma powiększyła, bo raz ją ścinałem i też już przesadzałem. Póki co tylko jeden blok, oczywiście w ten sposób i sadzimy ją dalej. No, powoli to idzie, powoli sobie rośnie, ale rośnie. I dzięki temu, że będziemy mieli papier, dzięki temu, że będziemy mieli skórę, będziemy mogli zrobić książki i też porządnie zacząć myśleć o temacie enchantingu. Chociaż wcześniej oczywiście musimy zdobyć diamenty, no ale to też będzie zupełnie inny odcinek. Zagrody gotowe, trzcina gotowa. Zobaczcie też, że nasze zboże tutaj rośnie w najlepsze. I tak dużo wykorzystałem zboża do stworzenia utwardzanego błota, żeby zrobić te wszystkie ścieżki, ale przy okazji jak tutaj sobie w okolicach buduję, no to fajnie, bo to wszystko nam rośnie i teraz jak to wszystko nam urosło, no to my sobie to zbieramy, zobaczymy ile z takiego jednego kwadraciku tutaj uzbieramy, chociaż trochę zboża chyba miałem, 19 na sobie, ale widzicie, jest tego bardzo dużo i w ten sposób sobie zebraliśmy, zobaczcie ile nasion i też no ponad stak pszenicy tutaj mieliśmy i później ja to po prostu sadzę ponownie, a że my sobie tutaj cały czas w tej okolicy budujemy, no to jest to bardzo dobre źródło pszenicy, zarówno dla chleba, bo już sobie zrobiłem stak cały chleba, żeby mieć jedzenia pod dostatkiem, no i też tej pszenicy po to, żeby rozmnażać nasze zwierzątka, a będziemy chcieli je rozmnażać bardzo mocno, żeby mieć dużo skóry, dużo wełny i żebyśmy szli do przodu po prostu z naszymi surowcami. I to wszystko możemy sobie zebrać. Kompostownik oczywiście musimy sobie zautomatyzować, bo jest bardzo prosty sposób automatyzowania, no ale póki co klikam sobie. Niedługo to na pewno zautomatyzujemy. tu sobie jeszcze zostawimy. I przy okazji jeden z was, ktoś z was przypomniał w komentarzu faktycznie, że trawy nie musimy ścinać nożyczkami. I to jest prawda. Możemy to robić za pomocą mączki kostnej. I wtedy, gdy klikniemy sobie na trawę gdzieś mączką kostką, mączką kostną, tak, dobrze, to wtedy widzicie, że trawa nam sama rośnie i nawet też jest trawa wysoka i są też kwiatki, więc jest to bardzo, bardzo przydatne. Aczkolwiek ja lubię sadzać trawę po swojemu, w tych miejscach, w których powinienem ją sadzać, więc lubię ścinać ją nożyczkami. A teraz nawet mamy też trawę wysoką, czy nie? Nożyczkami możemy? Nie, po prostu zwykła trawa. Ok, więc jeśli byśmy chcieli wysoką trawę, no to faktycznie możemy użyć tej mączki kostnej i wtedy będzie lepiej, ale też mamy duży zastrzyk trawy, tak jak widzicie, z jednej takiej, jak to się nazywa, mączki kostnej. Okej, i to tyle na dzisiaj, słuchajcie. Zajęliśmy się trzciną, zajęliśmy się krowami, owcami, zbudowaliśmy sobie zagrodę, więc sporo zrobiliśmy w tym odcinku. Ja bardzo wam dziękuję za ten kolejny epizod z wami na tym moim kanale. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybować mój kanał i jeśli jeszcze tego nie robicie i oczywiście komentować, bo wtedy możemy sobie porozmawiać. Czy to w komentarzach na YouTubie, czy dołączcie do mojego Discorda i tam możemy sobie swobodnie również porozmawiać. Dzięki wielkie i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Pa! Coraz bardziej mi się podoba ta nasza osada. Wychodzi naprawdę, naprawdę świetnie. Pa!